Jak widzicie, po ostatnich przygodach zrobimy coś takiego. Ha! Odbija. Mogę tak. Jest Wellington. Mały modelarz, kiedy pamiętam. I będzie za taka budowa. Myślę, że będzie fajnie. Trzeba będzie to podkleić kartonem. Będąc zapaleńcem. Chyba do końca życia będę robił modele. Ok, to jest wstęp, więc wszystko będzie po kolei. Po kolei. A po kolei, jak zawsze, magiczna linijka. Magiczna linijka jest. Tu mam ostrza różne. Takie coś. Ale najlepiej jest tym. Tu mam to. Woda też się przyda. Czasem jest tak. Więc karton. Karton, karton. Dobra. Karton to później pokażę. Więc będziemy na początek, jak zawsze. Najważniejsze są elementy kadłub. Kadłub. Tutaj rozciąłem już. O, mamy. Kadłub. To jest model bardzo stary. Ale nie taki bardzo. Trochę ten. Te elementy dość duży będzie, więc myślę, że taki, no, z pół metra spokojnie będzie kadłub miał długości. Ok. Myślę, że mogę zaprosić do zabawy. Zawsze. Pozdrawiam. I będzie budowa. Trzeba wyciąć elementy kadłuba według rysunku, jaki mamy. To jest od początku 1, 2, aż do ostatecznego według instrukcji. Według instrukcji mamy, tu mamy 8B, tak? Według instrukcji mamy 8B. I teraz potrzebujemy taki kuszyk. No, ale damy radę. To będziemy podklejać, więc trzeba tak wyciąć. Jedziemy aż tu. Aż tu. Aż tu. Bach. Mamy wycięte. Co tutaj nam będzie niepotrzebne? Na pewno będzie potrzebne tu. Tu. To na razie nie będzie potrzebne. Później będzie zastanawiać się, jak z tym zrobić. Ok, mamy elementy, tak, które trzeba będzie podkleić. Myślę, że zaraz wam pokażę, jak to zrobiłem. Karton milimetrowy. Kleimy. Nie wziąłem 2-milimetrowego, tak zastanawiałem się, ale później wycinać byłoby ciężko. Czasem może lepiej 2 razy naklejać. No zobaczymy, tak? Na pewno to jest potrzebne tu. O.
Wiemy, że tutaj tyle kleja trzeba. Nie wnikam. Klej introligatorski, prawda? I mam tutaj klej introligatorski. Jak pytał ktoś chciał. Hobby model. Używam go od lat. Jestem zadowolony. Kapon. Nasączam karton, jak jest stary. To się dobry. Trochę nitro, więc śmierć. Ok. To co? Trzeba tutaj zobaczyć, czy klej się nie zakleiła dziura. No zakleiła się. Ale, o, kurz. Nam tu daje popalić. Dobra, mam teraz takie coś sobie zakupiłem. Gdzie ja to mam? Takie coś. Gdzieś tu miałem jeszcze jakieś. Ok. To też może być. Kilka jest takich. To jest do rozciągania kleju dla budowlańców. Psikamy. Patrzymy, gdzie to jest. Klej sobie rozciągnę. To jest za dużo też nie jest dobrze. Nasionka wygina. Jeszcze jak kleję sobie jak teraz wnętrze, to nie jest problem. Zaczyna się problem, kiedy jest to zewnętrzna część jakiegoś tam modelu. Wtedy niedobrze jest z jednej strony. Nieco dało radę. Wszędzie gdzieś podkleiło, nie wszędzie. O, wtedy wygina karton. Widzicie? Póki co robimy dalej. O, chodź tu. Każdy ma swoją jakieś tam. Po swojemu. I każdy znajdzie swój sposób. Bo to jest zabawa. To nie jest tam żaden konkurs urzędniczy na pokaz. To ma być przyjemność. O. Widzicie, trzeba równiutko porozciągać, żeby mam tutaj. O. Pyk. Dobra. Widzicie, tu i tam trzeba też poprostować, bo czasem powietrze tu podchodzi. Dobra, i mamy jeszcze ten element. O, dobrze jest tak, a jeszcze czasem jest dobrze, ktoś sobie zaznaczy, że to jest jakaś tam granica. O, i zostawiamy do wysuszenia, prawda? Szybka akcja. No to na razie jest etap podstawowy. Później się nie ma co. Żeby ładnie wyszło, to trzeba też trochę poświęcić czasu. Nie ma nic. Ktoś mówi, że nie uczy się, a umie wszystko. To jak takiemu komuś zaufać, że mówi prawdę. O, mam tyle. Myślę, że będzie do wycinania, ale to już następnym razem. Pozdrawiam.